Cześć, cześć, witajcie. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Opcje Izolacja na kanale Rywik. No i co, dzisiaj idziemy do reaktora. Bo Apollo nie dowierza, że... O, nie ma tu obcego. Ja tego obcego nigdzie nie widzę. Nope. Zapraszam do oglądania. Dobra, mamy i windę. Mamy naszą kołkownicę i resztę broni, którą niedawno zyskaliśmy. A masz 7 kołków. Mielibyśmy 8, gdyby nie moje durne marnotrawstwo. Już nie chciałem wczytywać zapisu, no bo bez przesady, że dla jednego kołka będziemy wczytywać zapis. Tu jest w ogóle po angielsku i po chyba japońsku napisane. Dziwi mnie, że wybrali te, aż, akurat te dwa języki. Chociaż z chińskiego korzysta, czy tam z japońskiego, chociaż to jest bardziej po chińsku, bo z chińskiego korzysta ponad miliard aktualnie osób na Ziemi, czyli 1/7 całej populacji, więc to... W sumie jest z drugiej strony mądry wybór. Tu mam też windę. Gdzie mam teraz iść? Tamtędy, dobra. Mam jakąś wyminąć. No nie wiem, nie wiem. Jest ich aż trójka, no... No wiecie, jaki ja jestem. No chodźcie, dawajcie! Teraz, kiedy mam swoją nową broń, już się was nie boję cwaniać. Mam aż 7 nabojów. To dwa razy więcej, mam dwa razy więcej niż potrzebujesz, by was się pozbyć. Jeden. Dawaj następny. Tam jest czwarty. Zaraz się też nim zajmiemy. Kokowica jest służy tylko do tego, żeby się ich pozbywać. Nabój do kołkownicy. Nawet dwa. No i powiedzcie mi, że to nie zostało na tą chwilę przygotowane. Nie mam zamiaru się z wami znowu ganiać. To się was pozbędę. Jedyna osoba, z jaką mogłem się ganiać, to jest Xavery, bo to jedyne, jaka sprawiała mi przyjemność. A z wami to jest po prostu irytujące. Zemsta! A, chciał się już na mnie rzucić, cwaniaczek. A, nareszcie. Dobra. Coś tam z nich dropi. Fajnie, że można ich przeszukać. Bo tu faktycznie mieliśmy wybór, czy możemy ich zabić, czy nie, więc to zostanie nagrodzone dzięki temu. Uczciwe, uczciwe. Zakładam, że żeby ich zabić, potrzebowalibyśmy z 3 albo 4 nabojów do strzelby. No, na 2 raczej by nie padli, bo skoro wytrzymali bombę rurową, to strzelbę w głowie też raczej wytrzymają. Albo i nawet 2. Przecież to jest tyle jak kołkownicy, że chyba możemy do końca gry nie strzelać do androidów. To poszukajmy sobie jeszcze, może coś znajdziemy. Mam nadzieję, że te wyładowania elektryczne nie mogą nas trafić. Tam już żadnego androida nie widzę, były chyba tylko 4. Nie no, robi efekt, powiem. Kurde, to wygląda jakbyśmy w ogóle byli na dworze. To jest w ogóle wielkie. Niesamowite. Bardzo ładny efekt graficzny. O, dobra. Chodzimy. O, jesteśmy, dobra. Jedziemy tutaj teraz. Super. No a też przy okazji pewnie trzeba się tam jeszcze wrócić, bo przecież nie budowaliby takiego dużego pomieszczenia, tylko po to, żeby nam je pokazać. Też przy okazji, jakbyśmy się wracali, to też można, bo tak musielibyśmy się ich pewnie pozbyć. A przynajmniej ja bym tak zrobił. O. God, no. O, no proszę, mnie to ognia. Czyli jednak się nam jeszcze trochę przyda. O. Ricardo, they're all here. They're trapped in some kind of nest. Aha. There are eggs. It's like a farm. Shit. Just get out of there. Now. Wiecie co? Nie doceniłem Apollo, jednak miał rację. Wiecie co? Jestem... Nie wiem, co powiedzieć. Jestem w szoku. W sensie, nie widać, może, nie wiem, może słuchać to po mnie, ale jestem po prostu w szoku. W sensie, wszystkiego się spodziewałem, ale nie gniazda obcego.
Się tak przewidywałem, że możemy jeszcze spotkać obcego, ale nie jeszcze całe gniazdo. Ohoho! W ostatnim odcinku mówiłem dosłownie na sam koniec, że nie znaleźliśmy tacza ognia, nie odzyskaliśmy go, więc raczej nie będzie już potrzebny. Dobra. Dobra, idziemy. Ciekawie. Ciekawe, czy będzie można facehuggery spotkać. Może nie biegajmy jednak, wiecie? Możemy go przeszukać. Ja bym go nie dotykał w ogóle. Co jest? Leży tutaj coś, patrzcie. Idź sobie. Zdechło. Faktycznie, możemy je spotkać. Facehuggery, gdyby nie fakt, że go ubiłem, pewnie by nam się przyczepił do twarzy i tyle byłoby po nas. Dobra. Mam teraz trochę przełączyć, nie? Ja sobie najpierw tutaj wszystko poprzeszukuję. Wow. Dobra, wolę to spalać, bo nie wiem na ile to jest szybkie. Dobra, ubijmy to może po prostu. Mogę? Mogę! To jest na tyle małe, że to w ogóle ciężko jest zobaczyć. Oj, tu rzeczy leży. Akumulator. Dobra, na razie obcego nigdzie nie widać. Włącz interfejs przewodowy. To włączmy to po prostu. Ale wpisywanie czegoś na klawiaturze nie kojarzy mi się zbyt dobrze. Dobra, teraz tutaj trzeba coś włączyć. Kurde, to jest przełączników w ogóle. Co teraz? Teraz ta dźwignia. Wszystko. Dobra. Czy teraz? Przełącz rdzeń alfa. Dobra. Przeciąż rdzeń beta. Wow. Ty już to widzicie? Dobra, gdzie teraz? W tamtą stronę, tylko jak tam się dostać? Dobra, nie biegajmy. Żeby nas nie słyszały. Ło, cholera, ile jest? Dobra. Xavery! Ile ich jest? Dobra, chyba ich trochę wysmażyło. Tamtędy? Ja pierdicze! Możemy ich teraz kilka spotkać? Jajo. Pewnie się może otworzyć, prawda? No właśnie. Złapał mnie. Oj, to będzie chyba jednak ciekawsze niż sądziłem. No dobra. Gra mnie mile zaskoczyła. No, czyli faktycznie dobrym wyborem było używać na facehuggerów wyłącznie miotacza ognia, bo mogą bardzo na nas łatwo skoczyć. Dobra, włączyliśmy to, możemy chyba teraz spadać, nie? Dobra, będziemy chyba powoli iść, bo lepiej tutaj stawać tutaj długo nie ma większego sensu chyba. W ogóle jak to się aktywowało? Słychać to ich darcie, patrzcie ile ich się nagle pojawiło! Boże drogi, to są pewnie, to nie są same Xenomory, tylko pewnie w dużej części też facehuggery. Tutaj idzie Xavera albo któryś z jego rodziny. Najpewniej któryś z jego rodziny, bo Xaverego, tak dobrze pamiętacie, wystrzeliliśmy daleko w kosmos. Dużo tutaj tego łazi. To jaja trzeba teraz spalić. Jednym strzałem za 9. Nie, to nie tędy. Dobra. Wybuchło w ogóle to jajo. Dobra, chodź może tym wentem. Chociaż chodzenie wentami nie jest specjalnie bezpieczne. Dobra. O, to są ślizgłe wszystko. Wow.
tamtym, co w ogóle usłyszał. Pękające jajo. Tamtędy mam iść, nie? Chyba nie w tę stronę. To jest zablokowane w ogóle. Jesteśmy w dosłownie w gnieździe ksenomorfów. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Jest chyba po drugiej stronie. Tak, jest po prawej. Wszedł do Wental, to mnie niespecjalnie cieszy, jak w poprzednich... jak w poprzednim czasie. Idzie to małe. Zdechło? Zdechło. Dobra. O, mamy tutaj też miotacz ognia, więc aż tak dużego stresu chyba nie ma. Czy to ja w jakimś czasie wybucha i ściąga tutaj obcego bardzo szybko? Idź sobie! Ksawery! Panie tato Ksawery. Wybuchło, bardzo dobrze. Narazka. Ja sobie może użyję apteczki. Mnie tu nie ma. Zaraz przylesie, nie? Idź sobie! Póki mam paliwo w miotaczu ognia, nie jest źle. Czekam, byś za każdym razem złaził. Dobra. Mamy tu zapis. Dobra. Kurde, jajo. Kurde, jest tutaj. Trzeba to aktywować chyba. Tamtędy sobie poszedł, dobra. Czyli od razu zareagował na śmierć tego facehuggera. Dobra. O. Przeładujmy sobie, żeby zaszczepić fula. Mam jeszcze półtora magazynka. To dosyć, no dosyć długo wystarcza. Właśnie, idź sobie stąd, idź. Nie odwracaj się tak. A mnie tutaj nie zdążę zobaczyć, nie? Idź sobie wreszcie stąd. No nareszcie. Dobra. Mam wrażenie, że chyba jednego, więcej niż jednego naraz chyba nie możemy zobaczyć. Odłącz mechanizm blokujący. Trend, gdzie mam to zrobić? Tylko chyba zamiast za to bardzo często schodzą. Przywódź zasilanie, chyba mam iść w tamtą stronę, w tym korytarzu, który właśnie jest obcy. Trzeba jakieś imiona powymyślać. Dobra, to jest stara Ksawerego. Oj, oj, oj. Dobra. Prosto, 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 idźcie prosto. Dobra, poszedł do Wenta, ale zaraz znowu zejdzie. Pewnie tutaj mam gdzieś przywrócić zasilanie. Przekierować do rdzenia, czyli tędy. To są pewnie jakieś inne drogi niż pokazuję na mapie, bo to jest wszystko tak pogmatwane. Jak tę moc przekierować? To ja zaraz pęknie. O, zdążyłem. Poszedł se. Dobra. Jak mam się tam dostać? Którędy? W lewo, tędy. Nie zapisuję gry, bo to jest najgorsze możliwe miejsce, w jakim mogę zapisać grę, bo jak tu padnę, tam musimy iść. Obcy po... Nie reaguj.
Idź sobie. Trzy strzały, powinien uciec. Którędy to ja mam teraz iść? Tamtędy zaś, jakoś inaczej. Kurde, jak mam tam się dostać? Przewód rdzenia beta. Do centralnego reaktora. Pół biedy jak ten. Mam na głowie obcego. Najgorsze jak nie wiem gdzie iść, to po prostu marnuję paliwo. Co mam tu zrobić teraz? Przekieruj moc do rdzenia centralnego. Odłącz mechanizm blokujący. Aktywuj przewód beta. Brak zasilania. Co ja mam zrobić? Tamten gdzieś znowu łazi. Którędy? Po lewej jest. Nie, nieważne, są wszędzie. Kurde, no aż się wróciły i nic tego nie widzę. Tutaj patrzyłem przy tym generał. To był węd, tylko że go nie zauważyłem, bo jest tak obudowany tym wszystkim. Szukaj. Amunicja do kołkownicy. No, cieszyłbym się z tego, gdyby nie fakt, że teraz to nie jest moje główne zmartwienie. Miotacz ognia. Dobra. To gdzieś powinien być generator. No właśnie, generator. Super, musi teraz przywrócić zasilanie. No, w sumie fajna, zamknięta przestrzeń. Ciekawe, czy ma się tu opcję, jak dostać. Ja mam przez tą dziurę pewnie. Czy ja chcę to sprawdzać? Nie jestem pewien. Co sprawdźmy to w sumie, tak z czystej ciekawości. Mołotow. Czy w ogóle jakiś dźwięk to wydał? Chyba tu idzie. Przyjdzie tutaj w ogóle, bo strzęże schodził. Panie bardzo, jak tutaj przyjść? Wskaza mały ten węd, żeby tu mógł wejść, wiecie? Tak mi się wydaje. No, chyba nie może. Dobra, idziemy powoli. Przecie. Bardzo chcę sprawdzić, czy on tu faktycznie może wejść. Chyba te kanały są chyba dla niego za małe, wiecie? No w sensie one są na wale bardzo małe, się tu nie ma jak przycisnąć w ogóle. Ja się nie dziwię, że tu nie ma jak wejść. Dobra, chyba czysto. Teraz to pewnie chodzi gdzieś po wędach. Mogłoby się jak się do nas dostać. Dobra, mamy to. Przeciąż rdzeń beta, okej. Nic prostszego, tylko oby jeden z potomnych Xaverego tutaj nie do nas się nie dostał. Dobra, mamy to. Dobry pomysł. Cześć! Raska, ojoj. Dobra, zadziałało. Straszyło go to. Mogę tu przejść, się nie rając? Super. Gdziekolwiek to jest. Tu jest, ledwo to zauważyłem. Którędy? Tamtędy musimy spierniczać. My sobie idziemy powolutku tutaj, tędy. On tam powinien pójść, chyba. Tędy. O!
To, ale to już tu może wejść, dobra. Musimy o tym pamiętać. Dobrze idę? W dobrą stronę. Dobra, winda. Na razie. O, dorwał mnie już na koniec. Ja już drzwi zamykały. Nie doceniłem cię. Dobra. Zwiewamy. W ogóle w międzyczasie, jak nie patrzyliście, to między odcinkiem sobie troszeczkę potestowałem, czy da się zabić obcego. Sprawdzałem i nie da się go zabić. Ładowałem z niego całą amunicję z shotguna, jaką tylko miałem. Nawet z tej kołkownicy. I to nie robiło na nim żadnego wrażenia. W sensie, jak dostawał tym, to była animacja, że coś go tam boli i po prostu jakby się na chwilę cofa, sycząc w naszym kierunku. Nawet się lała się z niego ta krew, czyli kwas, gdyż obcy nie posiada krwi, tylko kwas. Aczkolwiek po prostu nie jestem w stanie go zabić. Tamtędy, dobra. Dobra, dałem radę go jeszcze postrzelić parę razy, żeby mnie nie dorwał. Dobra. Spadamy. Dobra. O Bożeż ty. Sprawdzałem też, że on nie może do tych małych eventów o dziwo wejść, tych zaklejonych. W sensie to robimy to przejście chyba typowo dla siebie. Dzięki za troskę. No, znowu wy. Dobra. This is what's gonna happen. There are emergency overflow circuits that feed excess power into the local capacitor banks on each tower. If I decouple them and discharge the system, the purge will be external. The nest is right in harm's way. I have no clue what you just said. Just find something to hold on to. Pozbądźmy się jej, bo mamy bardzo dużo amunicji. O wilku mowa. Trzeba się też oglądać za siebie, bo wielokrotnie już się przejechałem na to, że są wyjątkowo sprytni. To nie jest tak, że oni też idą jak mucha do kupy, tylko często mnie okrążają z różnych stron. Albo czekają, aż ja to samo do nich podejdę. Sam do nich podejdę, ale gram kobietą, więc mi tak się wycknęło. Czasochłonny proces, ale najbardziej bezpieczny. Dobra. Ja się też wolę poczekać chwilę, aż to się rozkręci, bo nie wiem na ile muszę poczekać, aż się to mocno naładuje, ale widzę, że praktycznie prawie maksymalnie wystarczy, żeby zabić jednego androida, tego wzmocnionego. Dobra, co mam teraz zrobić? Którędy? Tam, chyba, wróćmy się, tam mieliśmy coś zrobić. Musimy przeciążyć generator, żeby zabić wszystkie ksenomorfy. Dobra, czy tak będzie wyglądał finał gry? Musimy się po prostu pozbyć gniazda. Coś spektakularnie, naprawdę, muszę przyznać, tak, to mi się podoba. Dobra, tu mam coś do zrobienia, ale najpierw to jeszcze pójdę do tego drugiego. Po kolei róbmy. A nie! Myślę, że nie. Nie, to nie trzeba, albo ten, dobra. Teraz ten, dotąd. Szybko! O Boże, ty! Ale napierniczają. Tu nie? O, to jednak tutaj. Tak, ciach, ciach, ciach. Dobrze powiedziałem? Nie, źle. Ciach, 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 dobra. Dalej. Biegniemy. Amunicja, akumulator, nie mam na to czasu. Przecież rdzeń, którędy teraz? Tam mamy iść jeszcze. Po prostu przyspieszamy jego pracę. Ponad jego domyślną moc. Żeby po prostu go przeciążyć.
ma po prostu eksplodować, odcinając cały dostęp prądu w całej bazie, aczkolwiek jednocześnie w ten sposób łatwo możemy wstrzelić całe gniazdo. Dobra, sprawdzian hakowania z całej gry teraz. O, ale stres! Tak. To mamy. Mam. Ciężko jest hakować w takich warunkach. What the? Czwórka, dobra, załatwimy czwórkę, mam dosyć dużo amunicji. Dobra, ładujemy. Mam no, jeszcze jeden nabój w razie czego, dobra. Nie widzicie, że pracuję. Próbuję rozwalić całą waszą pracę, odsuńcie się z drogi mi. Po kolei, każdego. Dobra, jeszcze jeden. Tylko jeden, ale aczkolwiek można sprawić dalej problemy. Dobra, trafiłem. Przeładujmy. Stanął ostatni nabój. W razie jakbyśmy jeszcze jednego spotkali. Dobra. Masz jeszcze coś ciekawego? Chyba nic, jeszcze ostatni jest. Oboje dostrzeły, chociaż tyle. Lecimy. Gdzie teraz? Przekieruj moc twierdzenia. Nie w tę stronę! Wracamy się tam! Biegnij! To tam jest panel. Cześć, to znowu ja. Jeszcze mam na wyżu kukownicy. Dwa, dobra. Dwa, jeszcze musimy dwa załatwić w razie czego. A potem będzie trzeba korzystać z shotguna. Dobra, halo pizza? Nie, to nie komórka, dobra. Tutaj, aktywuj proces. Aktywujmy proces czyszczenia ze stanowiska kontrolnego. O, przekierowaliśmy moc chyba do generatora głównego, przestało nabrudniać. Czyli to wszystko jest pod spodem, pod nami. Mamy to wysadzić po prostu przeładowując generator. Mamy szczęście, że on się w ogóle właśnie tutaj pojawił. O kurde. Spieszmy się i to już. O kurde! Haha! Którędy? Nie ten, to jest wyjście ewakuacyjne. Co tu się dzieje? Chyba na górę coś mamy zrobić, nie? Gdzie? Nie tędy. Tędy? Nie tędy. Chyba jednak tędy. Tu jest panel. Ten. Vent. Tam się tornado dzieje. O kurde, myślałem, że do końca gry już będzie nudno. A tu mamy całe gniazdo obcych i jeszcze tornado w środku generatora. Na stacji kosmicznej, orbitalnej. Kilka lat świetnych od Ziemi. Czasu, ale nie ma czasu. Tędy. Dobra, aktywujemy to. Co mam tutaj zrobić? Rozpocznij przynajmniej za pomocą. Co mam zrobić? Nie w tę stronę. Okej, okay, sorry. Jeszcze raz. Dobra. Dobra, na sam koniec odcinka wysadzamy to. Rozpocznij oczyszczanie. Czyszczenie. O, dobra. Woda odnosi się do góry. Dostają się stamtąd. Patrzcie, włażą do góry. Tak, chyba pognięcie, nie? O! Siemandero. Cała rodzinka. Są ich kilkanaście, dziesiątki, setki. O! No dobra. Dobra, gniazda się chyba pozbyliśmy. Najwyraźniej. There's still someone on the station. Shit. I'm
I'm sorry, Ricardo. Just step back to the Marshal Bureau, Rip. O. Dobry pomysł. Wracamy do Ricardo. Wróć do Ricardo, dobra. Wracamy teraz na sam początek naszej przygody. No nie wiem, że teraz będą... One są wszędzie. O, dobra. Ośrodek medyczny San Cristobal, okej. No, widzę, że nas Ricardo powoli zaczyna powoli łapać. Chwytać sprawy we własne ręce. No, muszę przyznać, że bardzo dobrze przejął stanowisko szeryfa. No, mamy tutaj całkiem fajną przemianę postaci. Nie tędy. W sensie się aż to jeszcze rozglądam, czy coś ciekawego do zbadania. No, ale tym się już może zajmiemy następnym razem, bo... Dobra, myślałem, że nie mogę z tego skorzystać, że jeszcze bardziej muszę to ulepszyć. Dobra. Tak jak mówię, tym się zajmiemy już jutro, bo na dzisiaj dostatecznie mieliśmy dużo wrażeń. No, jestem bardzo zaskoczony. Nie jestem w stanie nic powiedzieć, no ale co? Mamy całe gniazdo obcych. Postaramy się go jakoś, nie wiem, pozbyć w następnym odcinku. Wpadajcie na Discorda, komentujcie. No i co? Elo, elo.